trwa Dzień z Republiką. Przenosimy się teraz do Janusza Życzkowskiego, który jest w Częstochowie. Tam odbywa się pielgrzymka rodzin Radia Maryja. Dzień dobry, Januszu. Powiedz, jak przebiega dzisiaj ten dzień, jak wiele osób pojawiło się na pielgrzymce w Częstochowie. Dzień dobry. 33. pielgrzymka rodziny Radia Maryja rozpocznie się o godzinie 17, więc możemy powiedzieć, że w tym momencie trwają ostatnie przygotowania do tego corocznego wydarzenia. Wydarzenia, które zbiera tutaj na Jasnej Górze tysiące słuchaczy Radia Maryja. Po raz 33. to spotkanie. Spotkanie, które oczywiście ma charakter z jednej strony modlitewny, z drugiej strony integrujący rodziny Radia Maryja, bo to są osoby, które przyjeżdżają tutaj na Jasną Górę z całej Polski. Przed chwilą spotkałem grupę z Nowego Otomyśla, z Zielonej Góry. Byli pielgrzymi z Rzeszowa, z Olsztyna, ze Słupska, więc widzimy, jaka jest rozpiętość, jak wiele osób tutaj przyjeżdża. Jak powiedziałem, tysiące osób. W tej chwili na Błoniach przed klasztorem jasnogórskim ostatnie przygotowania. Montowany jest ołtarz, rozstawiany jest sprzęt, także miejsca dla pielgrzymów, którzy no, już dziś o godzinie 17 zgromadzą się tam, bo o godzinie 17 zaplanowany jest koncert, a po 17 około i punktualnie o godzinie 18 odprawiona zostanie msza. Później różaniec, a o 21 oczywiście tradycyjnie apel jasnogórski z udziałem pielgrzymów rodziny Radia Maryja tutaj w Częstochowie. To wszystko jest bardzo duże wyzwanie logistyczne, organizacyjne, bo Częstochowa i Jasna Góra, w szczególności klasztor, spodziewają się właśnie najazdu tysiąców turystów. Głównie, i to też organizatorzy podkreślają, nacisk jest położony na niedzielne uroczystości. Już od godziny 8 rozpoczynają się, o godzinie 11 msza święta odprawiana przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, więc to jest ten taki podstawowy, najważniejszy akcent uroczystości, ale jak powiedziałem, one już rozpoczynają się dziś o godzinie 17 właśnie. Tutaj pielgrzymi już powoli zbierają się, parking zapełnia się samochodami, autokarami. Słychać również pozdrowienia kierowane pod adresem naszej stacji, co jest bardzo miłe, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy. No, jesteśmy tutaj i też, prawdę mówiąc, miałem nadzieję, że uda mi się akurat w tym miejscu złapać jakichś pielgrzymów, ale jesteśmy umówieni na godzinę 17:45. Tam myślę, że z pewnością uda nam się również porozmawiać z tymi, którzy przyjechali tutaj, by właśnie z jednej strony w modlitwie, z drugiej strony takiej radości spotkania być tutaj na Jasnej Górze, która jest miejscem szczególnym. Mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a przecież wiemy, że w wakacje wszystkie drogi, szlaki pielgrzymy prowadzą właśnie tutaj na Jasną Górę. I pielgrzymka rodzin Radia Maryja, można powiedzieć, że inauguruje ten sezon pielgrzymkowy, bo później te pielgrzymki diecezjalne oczywiście tutaj na Jasną Górę przybędą i one są zaplanowane w takim dorocznym cyklu. Pielgrzymka rodzin Radia Maryja to jest spotkanie oczywiście wyjątkowe, tak jak wyjątkowa jest rozgłośnia, która no, już ponad tych 30 lat funkcjonuje w polskim eterze, która integruje wyjątkową społeczność osób, które z jednej strony są bardzo mocno związane z polskim kościołem, ale też bardzo istotne dla nich są wartości patriotyczne, bardzo są to zatroskane osoby także o losy Polski. I to również słychać na falach eterów właśnie Radia Maryja, które tą wyjątkową społeczność zbudowało. Rodziny Radia Maryja dziś spotykają się właśnie tutaj, na Jasnej Górze. Na Jasnej Górze będą razem modlić się, także razem cieszyć się swoją
obecnością. Może podejdę, może panie powiedzą. Panie są tutaj, przyszły na pielgrzymkę rodziny. Przyjechałyśmy. Skąd panie przyjechały? Sokołów Podlaski. Sokołów Podlaski. Proszę tutaj do mnie. Jesteśmy na antenie Telewizji Republika. Od jak dawna słucha pani Radia Maryja? Już kilkanaście lat. I czym jest Radio Maryja dla państwa? No to jest taka słuchowiska różne, no po prostu dobry program. I modlitwa. I modlitwa, no to jest najważniejsze. A jeszcze u starych ludzi, tak jak ja. I ile państwa przyjechało tam z Sokołowa? 60 osób. 60 osób, czyli tak, autokarem jechaliście? Autokar pełny co do osoby doładowany. I co po drodze? Modlitwa, śpiewy modlitwa, wspólne? Tak, śpiewy wspólne, żeśmy piękne pieśni śpiewali, różaniec mówiliśmy. Modlitwa, no i cały czas modlitwa, to po to się tu przyjeżdża. Jak rozumiem, nie pierwszy raz na tej pielgrzymce. Nie, ja już jestem ze 16 lat. I rok do roku tutaj jest, na tą pielgrzymkę. Tak. Proszę powiedzieć, bo o 17 koncert, o 18... Msza, tak? Później jest czekanie, bo jest różaniec, jest apel, po apelu będzie pasterka, a rano się przychodzi na otwarcie obrazu, później trochę przerwy i msza o 11. Później po 11 jeszcze o 13, o 15 jest koronka i po koronce idziemy na obiad i jedziemy do domu. Jak rozumiem, jest wielka radość z tego spotkania. Tak. A będzie niedługo, na początku sierpnia jeszcze będzie Kalisz, Licheń, Toruń. A na końcu sierpnia będzie Zakopane. Czyli bardzo aktywny czas zaplanowany. Tak, rok rocznie się jeździ. Uprzejmie dziękuję pani za rozmowę. Serdecznie pozdrawiamy. No, udało się porozmawiać z pielgrzymem, który tutaj właśnie w ramach pielgrzymki rodzin Radia Maryja przybył. Cała wycieczka, jak słyszeliście państwo, pielgrzymka, 60 osób z Sokołowa Podlaskiego. Więc takich autokarów tutaj przyjeżdżają dziesiątki i tysiące osób będą tutaj właśnie na Jasnej Górze przed obrazem Czarnej Madonny modlić się, dziękować, ale także prosić o to, żeby, a to także zostało powiedziane i było zapowiadane przez organizatorów pielgrzymki, także modlić się o Polskę, o losy Polski, bo to jest przedmiotem troski także środowiska rodziny Radia Maryja. Przed chwilą mówiąc, jak ktoś przechodził z boku i usłyszałem, jak ci państwo mówili, nasza stacja. Naprawdę muszę to powiedzieć, że przechodząc tutaj z mikrofonem Telewizji Republika, bardzo wiele takich pozytywnych sygnałów i rozmów, i spotkań z Polakami, którzy są tutaj, bo Częstochowa i Klasztor Jasnogórski to jest wyjątkowe miejsce, które przyciąga osoby z jednej strony, dla których wartości chrześcijańskie, wiara, religia mają olbrzymie znaczenie, ale z drugiej strony to jest także właśnie kwestia tych wartości patriotycznych i przywiązania po prostu do Polski. Tego chyba jakoś specjalnie tłumaczyć nie trzeba, tego związku tak bardzo silnego, ale ten związek właśnie odczuwamy tutaj na Jasnej Górze. Tyle w tym momencie sprzed Częstochowskiego klasztoru. To Janusz, pozwól, że dopytam, bo dzisiaj mówimy o tym, bardzo że proszę. Na Jasnej Górze no, odbywa się pielgrzymka, że przyjeżdżają autokary, no, pełen autokar Sokołowa Podlaskiego. Pytanie, czy zaobserwowałeś gdzieś autokary, które no, może nie przez ocean, bo najpierw trzeba samolotem ten dystans pokonać, ale później na Jasną Górę może zauważyłeś autokary z flagami, na których możemy wyczytać Miami, Chicago, Nowy Jork. Jednym słowem, czy jest obecna Polonia, bo w ubiegłych latach Polonia amerykańska również pojawiała się na tych pielgrzymkach. Ja myślę, że co do tego, że pojawi się Polonia, nasza Polonia i także ta zrzeszona w rodzinach Radia Maryja, że ona się tu pojawi, to co do tego nie ma wątpliwości. Autokarów nie widziałem, ale wchodząc od strony parkingu, to myślę, że wszyscy, którzy przybywają tutaj na Jasną Górę, wiedzą doskonale, kiedy wchodzi się właśnie
przez bramę, nie od tej strony, od Błoń, gdzie ja w tej chwili jestem, tylko z drugiej strony, no to tamte właśnie piękne flagi wielu państw są wywieszone, oddają niejako hołd Matce Bożej Częstochowskiej, która tutaj jest gospodarzem tego miejsca, do której tutaj wszyscy pielgrzymują, więc tak, mogę również powiedzieć o tym, że stojąc w tym miejscu, co chwilę słychać różne języki, języki z całego świata, bo tu przybywają właśnie pielgrzymi z całego świata. To jest miejsce szczególne nie tylko na mapie Polski, ale wszyscy, którzy kultywują czy mają w sercu kult Maryjny z jednej strony, to właśnie bardzo religijne, to dla nich Częstochowa ma olbrzymie znaczenie, więc tak, tutaj również przybywają pielgrzymi z całego świata. Bardzo dziękuję. To Janusz Życzkowski prosto z Jasnej Góry, prosto z Częstochowy, gdzie dzisiaj odbyła się pielgrzymka rodzin Radia Maryja. Pięknie, Januszu, dziękujemy. Do Janusza pewnie jeszcze będziemy dzisiaj wracali. Tymczasem zapraszam Państwa serwis informacyjny, a po serwisie spotkam się z Państwem ponownie. Proszę pozostać z Telewizją Republika.